Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z cyklem Don't Love Me. Jest to cykl Leny Kiefer, opowiadający o miłości przeciętnej dziewczyny i chłopaka z bogatej rodziny. No i wydawałoby się, że to będzie taka typowa opowieść o Kopciuszku i księciu z bajki, ale całkowicie inaczej jest tutaj. Ponieważ książę wcale nie szuka biednej dziewczyny, znaczy książę, chłopak pochodzący z bogatej rodziny wcale nie szuka biednej dziewczyny na żonę. Wręcz przeciwnie, wie, że już sporo przeskrobał i musi się przypodobać swojej babci. A dziewczyna, czyli bohaterka Kenzie, jest tak, że można by powiedzieć półsierotą, bo straciła kilka lat temu straciła matkę. No i właśnie jest w takim wieku, że musi starać się o praktyki, żeby dostać się na studia, ponieważ dzięki temu uzyska dodatkowe punkty w czasie startowania na te studia. Niestety w wymarzonym miejscu praktyk nie dostaje, za to i dawna przyjaciółka jej mamy daje jej szansę na odbycie praktyk w jej firmie i ku jej zaskoczeniu bierze udział w ciekawym projekcie, bo ma pomóc w budowie, aranżacji wnętrz nowego budynku hotelu Hendersonów, słynnych właścicieli wielkiej sieci hoteli. No i Lael jest właśnie wnukiem protagonistki rodu Hendersonów i spotykają się przypadkowo w sklepie. Wpadają sobie w oko. Za Lejelem ciągnie się dość mroczna historia. Mieszkańcy z jakiegoś powodu go nie lubią. My się z czasem dowiadujemy dlaczego. I ta historia będzie się ciągnęła za nim aż do trzeciego tomu, w którym będzie musiał bardzo mocno o siebie zawalczyć. Bardzo podoba mi się w tym cyklu to, że bohaterzy nie są typowi. Autorka nie zabiera nas do lukrowej historii, w której kobieta jest nijaka, posłuszna. Nie, tutaj Kenzie jest bardzo niepokorna. Do tego mamy ojca radzącego sobie z wychowaniem dzieci. Widzimy też, że osoby samodzielne też potrzebują wsparcia drugiej osoby, potrzebują towarzystwa drugiej osoby. Ponadto mamy tutaj pięknie pokazany patriarchat, ale z drugiej strony pokazany przez pryzmat tego, w jaki sposób zarządzana jest rodzina.